Kampania wyborcza to balansowanie między hejtem a komplementami. Przed drugą turą trwa w najlepszej i potrwa jeszcze do piątku, do ciszy wyborczej. Dziś ciężkie działa wytoczono w Siemianowicach Śląskich i Będzinie. Paweł Jędrusik. Anna Zasada Horab znalazła się w drugiej turze i pyta. Wszyscy wiedzą o tym, że te zmiany są konieczne. Co takiego się stało? No bo w poprzedniej kadencji, jeżeli chodzi o obecnego prezydenta, miał aż 84% poparcia. Więc ten spadek na 28% no jest, bym powiedziała, spektakularny w skali też kraju. Ale nie o urzędującego prezydenta tu chodzi, a o to, kto jest dla niego alternatywą, czyli Annę Zasadę Horab i o to, kto ją wspiera. Ona nie zmarnuje ani minuty na jałowe spory. Ona jest przygotowana w sensie zawodowym, w sensie doświadczeń, umiejętności i kobiecej empatii. Ale nie tylko kandydatkę z Siemianowic Śląskich wychwalał senator. W Będzinie poparł Konrada Dziubę. Nie tylko on. Do wyborców przemawiała także senator Beata Małecka-Libera i uzasadniała, czemu głosować na Dziubę. Bo macie świetnego kandydata na prezydenta. Konrad Dziuba jest człowiekiem młodym, energicznym, z pomysłem. Jest nie tylko dobrym menadżerem, bo znam go od dłuższego czasu z tej strony, ale także świetnym liderem. Z kolei sam kandydat ubolewał, że nie było mu dane zetrzeć się z Łukaszem Komoniewskim. Panie prezydencie, ubolewam nad tym, iż nie przyjął pan wezwania do rzetelnej i uczciwej debaty. Ja zapraszając pana do rozmowy, czyniłem to oczywiście z szacunku do naszych wyborców. A wyborcy zdecydują 21 kwietnia i zdaniem eksperta Tomasza Słupika z Uniwersytetu Śląskiego zmiany będą. No, ja widzę takie trzy miejsca. Znaczy, pierwsze to są Siemianowice Śląskie, tu moim zdaniem Anna Zasada Horab wyrasta na faworyta i ma bardzo duże szanse, żeby wygrać. Drugim miejscem to jest Zabrze. A trzecie zdaniem doktora to Gliwice. Jedno jest pewne, w poniedziałek 22 kwietnia niektórzy będą musieli przełknąć gorzki smak porażki.